własnemu narodowi. 40 tysięcy zabitych. Ci krwawi prawnicy są bezlitosnymi żołnierzami. On jest bezlitosnym generałem. Przyznaje pan, że to zdrada? Tak jest. Jak pan wyjaśni, że się pan do tego posunął? Niech pan mówi. Płacze pan? Czasem płacz nie jest hańbą. Co chce pan powiedzieć ze łzami w oczach? Nic nie chcę powiedzieć, panie przewodniczący. Ale to coś oznacza. Czy ponownie zrobiłby pan coś takiego, gdyby znów mógł pan żyć w ten sposób? Nie. W niektórych przypadkach skrucha nie wystarcza.